List Świętego Pawła do Efezjan, rozdział pierwszy, od wiersza 19. Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą, i zwierzchnością, i mocą. I panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Największa moc, którą Bóg objawił, to moc martwych stania. Kiedy pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, to nie było jeszcze skończone dzieło. To była cena, którą zapłacił za nas, bo my zasłużyliśmy na śmierć. Ale jeszcze miała się okazać szczególna, ponadnaturalna moc Boża względem nas właśnie przez zmartwychwstanie. Bóg objawił tą moc. W Jezusie Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swoje w niebie. To jest manifestacja Bożej chwały i Bożej mocy, Bożego zwycięstwa nad grzechem, nad śmiercią, kiedy Pan Jezus Chrystus z martwych wstał. I to wprowadziło nas jako Kościół Jezusa Chrystusa w taką uprzywilejowaną pozycję. Tutaj czytamy, że Pan Jezus Chrystus jako głowa swojego Kościoła. Jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Chrystus jest wywyższony ponad wszystko. Jego imię jest największe. Jego działanie, jego moc jest niezmierzona. Jest ponad wszelką władzą na ziemi, na niebie. Jezus Chrystus jest Panem, Panem i Panów i Królem Królów. On jest Bogiem. I czytamy tutaj, że wszystko jest poddane pod nogi Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, wyraźnie tutaj pokazany jest taki obraz Jezusa jako głowy i jego ciała, którym jest Kościół, którym my jesteśmy. My jako ciało Jezusa Chrystusa, i kiedy wyobrazimy sobie ten obraz, Jezus Chrystus w swojej całości, w swoim majestacie, pod jego stopami jest wszelka moc i władza, Jezus jest Panem Panów, jest zwycięzcą. I jaki przywilej jest to dla nas, że my możemy być połączeni z głową, możemy jako ciało, ciało Jezusa Chrystusa być po to, aby pod naszymi stopami, kiedy głową naszą jest Chrystus, aby pod naszymi stopami był diabeł. Była wszelka moc nieprawości, wszelka moc ciemności. Jezus Chrystus ma wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi, a my jesteśmy jego ciałem. On jest głową. Kiedy ten obraz mamy przed oczyma swymi, to wtedy też wiemy, że wezwani jesteśmy, przeznaczeni jesteśmy do zwycięstwa. Niczego się nie musimy obawiać. Jezus jest tym, który pokonał grzech, śmierć, który wstał. Ponadnaturalna moc Boża została objawiona przez zmartwychwstanie, a my połączeni z Chrystusem możemy wiedzieć, że pod naszymi stopami, nasze stopy, my jako Kościół, jako ciało – pod naszymi stopami jest szatan, jest diabeł, i nie musimy się niczego bać. To, co jest przyczyną wielu upadków w życiu człowieka, to strach, to wątpliwości, że sobie nie poradzę, nie wiem kim jestem, czy naprawdę dam sobie radę. Oczywiście dajemy sobie radę tylko w Jezusie Chrystusie, tylko kiedy On jest naszą siłą, kiedy On jest głową naszą. To jest piękny obraz. Kiedy naszą głową jest Chrystus, Jego myślenie, Jego porządek, Jego władza, Jego królestwo jest nad nami, jest w nas. My jesteśmy pod wpływem głowy, którą jest Jezus Chrystus, my jako Jego ciało, a pod nami wróg, pod naszymi stopami jest szatan. I to nie diabeł będzie nas pokonywać, ale my będziemy pokonywać szatana w codziennym naszym życiu. W innym miejscu Jezus powiedział: Dałem Wam moc i daję ciągle Wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach wszelkie potęgi nieprzyjacielskie. Nic Wam nie zaszkodzi, te teksty się łączą. To, co Jezus powiedział, jako, jako wypowiedź Jego autorytetu y, dla swoich uczniów, i dzisiaj to jest aktualne dla nas, Bóg daje nam moc, abyśmy deptali po wężach i skorpionach. Wtedy jest to możliwe, kiedy głową naszą, naszym myśleniem, naszym rozumem, Naszymi wartościami, naszym celem jest sam Jezus Chrystus. On przeznaczył nas do zwycięstwa. I kiedy będziemy dzisiaj też skonfrontowani z różnymi atakami złego, bo to jest ciągły bój w naszym życiu, to możemy być pewni, że przeznaczeni jesteśmy do zwycięstwa. Niech ten obraz zawsze triumfuje w nas: Chrystus jako głowa, my jako Jego ciało, a pod nogami. Chrystusa pod nogami ciała, Jezusa Chrystusa, jest pokonany szatan przez siłę zmartwychwstania, przez siłę życia. Dziękujemy Ci, Panie, że zawsze dajesz nam nową nadzieję, że zawsze wzbudzasz do życia to, co może już nawet gdzieś w nas umarło. Dajesz nam siłę, dajesz nam mądrość, dajesz nam jasne spojrzenie na to, kim jesteśmy w Tobie, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Amen.